Głos ma poseł Adam Abramowicz, Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, w Polsce istnieje od 1989 roku system, który niektórzy publicyści nazywają bankokracją, a funkcjonariuszy tego systemu banksterami. Wynika to ze szczególnego uprzywilejowania banków i korporacji finansowych wobec konsumentów. Banki są wyposażone w instrument w zasadzie nieznany w innych krajach o gospodarce rynkowej, jakim jest bankowy tytuł egzekucyjny, który umożliwia bankom bez wyroku sądu egzekwowanie kwot spornych. Zabezpieczanie kredytów inwestycyjnych nie tylko poprzez hipoteki na nieruchomościach, ale także na całym majątku dłużnika, jego przychodach obecnych i przyszłych oraz przychodach obecnych i przyszłych poręczycieli powoduje w wielu przypadkach, że ktoś, komu zdarzyło się nieszczęście uniemożliwiające spłatę kredytu, staje się niewolnikiem banku do końca życia. Nie tylko on, ale także jego dzieci poręczycieli. W związku z tym ustawa o upadłości konsumenckiej jest bardzo potrzebna w obecnej sytuacji, aby tą równowagę przywrócić, przynajmniej częściowo, bo przywróceniem byłoby likwidacja bankowego tytułu egzekucyjnego, ale jak na razie Wysoka Izba takiego rozwiązania nie przyjęła. Ustawa obowiązuje już kilka lat, 6 lat i okazuje się, że jest nieskuteczna. Ja przypomnę, że Prawo i Sprawiedliwość wnosiło zastrzeżenia podczas procedowania nad tą ustawą, dokładnie wyliczając te skutki, które właśnie nastąpiły, czyli to, że nie będzie możliwości praktycznego zastosowania tej ustawy, czyli przeprowadzania upadłości. Wtedy koalicja rządząca PO i PSL odrzuciła nasze uwagi, co spowodowało, że przez 6 lat ludzie wpadali w ogromne tarapaty finansowe. Niektórzy nawet targali się na własne życie. Dobrze, że dzisiaj jest ta zmiana. Ona idzie w dobrym kierunku, ale jeszcze nie do końca powoduje, że ta równowaga między bankami a klientem będzie przywrócona. Trzeba zacząć kontynuować pracę nad likwidacją bankowego tytułu egzekucyjnego i przede wszystkim zastanowić się, czy zabezpieczanie nieruchomości, kredytu na zakup nieruchomości, także innymi zabezpieczeniami jest sensowne. Bank też powinien wiedzieć, że ponosi pewne ryzyko i ponosić je razem z swoim klientem. Dziękuję bardzo. Proszę.